Witam w drugiej części mojego materiału poświęconego grze Bloody Fields of Molvid z wydawnictwa Strategemata. W pierwszej części omówiliśmy mechanikę i takie podstawy podstaw, także rozegraliśmy pierwszy etap. Przed nami teraz etap drugi. Zaczynamy od doboru pierwszej pary aktywacyjnej. Zatem dla Prusaków myślę, że będzie to lewe skrzydło ich wojsk. Zatem wybieram żeton na lewego skrzydła. Natomiast Austriacy postanawiają przeprowadzić ostrzał artyleryjski nadciągającej piechoty pruskiej. A zatem obracamy żetony aktywacyjne i muszę w tym momencie wykonać rzut, aby określić, kto będzie miał prawo do wyboru. Obie strony mają modyfikator 0. Dla Austriaków zatem 1, dla Prusaków 5. A zatem gracz pruski wybiera, kto będzie się pierwszy aktywował i, jak nie trudno zgadnąć, wybiera samego siebie. A zatem pruskie lewe skrzydło się aktywuje. Dowódca naczelny, czyli król Fryderyk, może próbować zmienić rozkaz, natomiast całe lewe skrzydło ma rozkaz ataku. Wszystkie jednostki lewego skrzydła są obok siebie, więc są w zasięgu, są dowodzone. Więc Fryderyka nie będę poruszał, on może się przydać do innych rzeczy, niech pozostanie tu, gdzie jest, a ja rozpoczynam ruch pruskim lewym skrzydłem. Może trochę bym przybliżył kamerkę, żeby było lepiej widać. Warto zauważyć, że pruskie skrzydła kawalerii, w odróżnieniu od austriackich, nie składają się wyłącznie z kawalerii. W każdym z nich znajduje się także batalion grenadierów. To jest myk, którego Fryderyk nauczył się od Szwedów, czytając o Wielkiej Wojnie Północnej. Kiedy to rzeczywiście Szwedzi z powodzeniem stosowali manewr, łącząc jednostki kawalerii i piechoty w jedne zgrupowania, co możecie na przykład znaleźć w innej grze Sławka, czyli w Ostatnich Wikingach, gdzie w bitwie pod Kliszowem bardzo ładnie to widać, ponieważ tam Szwedzi, mimo początkowo bardzo niekorzystnego dla siebie położenia, między innymi także dzięki takiemu manewrowi zdołali wygrać tę bitwę. Ok, zaczynamy zatem ruch Prusakami. Pruska kawaleria jest gorsza od austriackiej właściwie pod każdym względem. Posiada limit 6 punktów ruchu. A zatem zacznę od tych pruskich dragonów. 1,5, 3. Trzy i pół. Przepraszam, 4. Jeszcze raz. 1,5, 3. 4,5, 5,5, więc wydałem wszystkie swoje punkty ruchu, a zatem kończę w tym momencie mój ruch i wydaję, i jako że miałem rozkaz ataku, to mogę się przesunąć jeszcze o jeden heks, a zatem wjeżdżam na to pole. I w tym momencie ci pruscy dragoni są w mojej strefie kontroli, są niejako związani już z moimi jednostkami, więc nie będą w stanie przeprowadzić kontrszarży. Na co właśnie liczy moja kawaleria księcia Fryderyka? 1,5, 3, 4,5 i tym samym angażuję austriacką kawalerię w walkę. Następnie ten batalion grenadierów. 1,5, 3, 4 i wykonuję ruch do przodu za rozkaz ataku i w tym momencie austriacka kawaleria pod dowództwem Holiego może wykonać kontrszarżę. Musi w tym celu zdać test morale, więc przesunę trochę kamerkę, żeby było widać wrzutnię także, mam nadzieję, w miarę możliwości. Wyrzuciłem 7, oznacza to, że może wykonać kontrszarżę, przesuwana jest tutaj i umieszczany jest na niej żeton kontrszarży. Następnie ostatnia grupa, czyli znowu kawaleria księcia Fryderyka. Jest to lepsza kawaleria, ponieważ posiada od zwykłych dragonów, ponieważ posiada tę gwiazdkę. A zatem 1,5, 3 i w tym momencie kirasjerzy austriaccy pod von Emmerem mogą spróbować wykonać kontrszarżę. Wyrzucili 3, a zatem im się udaje. Umieszczany jest tutaj żeton reakcji i jeżeli celem kontrszarży jest kawaleria, to na kawalerii także umieszczony jest żeton reakcji. Dobra. To by było tyle, jeżeli chodzi o ruch obu stron, ponieważ to był cały ruch pruskiego lewego skrzydła.
przystępujemy do rozstrzygnięcia walk. Jako pierwsze zawsze rozstrzygamy kontrszarżę, czyli sytuację, do której doszło tutaj oraz tu. I w takich sytuacjach ten, który kontrszarżował, jest atakującym. Zatem tu mogę zdjąć żetony reakcji. One są głównie po to, aby pamiętać, kto co robił. To jest szczególnie przydatne, kiedy na planszy mamy dużo więcej żetonów i potem po wykonaniu ruchu czasem łatwo zapomnieć, kto gdzie był. Tutaj, dzięki tym żetonom łatwo je tam pamiętać. A zatem tak, Austriacy atakują Prusaków. Ich siła jednostek to 2. Tutaj także mamy 2 szwadrony, więc stosunek sił jest 1:1. Walki rozstrzygamy w taki dość charakterystyczny dla Kiesławka sposób, czyli poprzez serię testów morale, najpierw dla atakującego, potem dla broniącego i potem ewentualnie jeszcze raz dla atakującego. Przy czym do każdego z tych testów mamy określoną ilość modyfikatorów. Co warto pamiętać, modyfikatory stosowane są indywidualnie do każdego stosu, który uczestniczy w walce. Na przykład tutaj nie mam tego problemu, ponieważ tu walczy po jednej stronie jeden stos, natomiast tutaj będą walczyć 2 stosy po jednej stronie, więc wtedy będą modyfikatory wchodzić indywidualnie dla każdego ze stosów. Zaczynamy od tej walki i jako pierwszy testuje atakujący. Stosunek sił jest 1:1, więc nie mamy za to modyfikatorów. Następnie za ukierunkowanie nie, ponieważ obie strony atakują się, walczą od frontu. Następnie za morale, za dowódcę. Austriacy mają minus 2 za dowódcę. I minus 1 za gwiazdkę impetu. Generalnie w tej bitwie ten impet nie odgrywa aż takiej istotnej roli, ponieważ trzeba pamiętać, że tutaj jednostki walczyły na śniegu, a śnieg nie jest zbyt dobrym punktem wyjściowym do szarżowania kawalerii. A zatem Austriacy mają modyfikator łącznie minus 3. Wyrzuciłem 2, a zatem zdali bez problemu. Teraz problem będą mieli Prusacy. Prusacy mają stosunek sił 1:1, czyli mają bez modyfikatora. Następnie za dowódcę mają minus 1, za obronę plus 1. Obrońca ma zawsze modyfikator plus 1, czyli mamy minus 1 i plus 1 bez wpływu. I za gwiazdkę mamy minus 1, czyli mamy minus 1 za dowódcę, plus 1 za obronę i minus 1 za gwiazdkę. Czyli łącznie mamy modyfikator minus 1 do rzutu kością. Wyrzuciłem 7. Minus 1 to jest 6, czyli nie zdałem testu. Oznacza to, że obrońca musi ponieść stratę równą różnicy. Czyli miałem 6 minus 5, oznacza, że każda ma 1. Oznacza, że każda z moich jednostek musi ponieść stratę jednego punktu morale. Czyli podkładam żeton 1 pod każdy z moich szwadronów kawalerii pruskiej. Teraz muszę wykonać rzut na dowódcę, ponieważ na polu tym był dowódca i jeżeli na polu z dowódcą oddział poniósł przynajmniej jedną stratę, to muszę wykonać rzut kością. Jeżeli wyrzucę 9, taki dowódca jest umieszczany na następnym etapie i zdejmowany z gry. 2 wyrzuciłem, więc nic nie ma. A zatem atakujący wykonuje odwrót. Przepraszam, obrońca wykonuje odwrót i po wykonaniu odwrotu musi zdać test morale. Test morale wynosi w tym, znaczy poziom morale wynosi w tym momencie 4, ponieważ ten żeton wpływa negatywnie, zatem mamy 4 i mamy minus 1 za dowódcę, a zatem mamy, rzucam z modyfikatorem minus 1, wyrzuciłem 5 i normalnie bym tego testu nie zdał, ale że miałem dowódcę, to on mi dał modyfikator i ten test zdałem. Atakujący po tym jak zmusił przeciwnika do odwrotu, to może zająć pole. Gdyby to była piechota, to piechota uległaby automatycznemu rozbiciu, ponieważ piechota zaatakowana przez kawalerię i zmuszona do odwrotu ulega automatycznemu rozbiciu, natomiast tutaj mieliśmy kawalerię, więc ten problem się rozwiązuje. Jako kolejną mamy walkę dwóch austriackich szwadronów kawalerii przeciwko pruskiemu batalionowi grenadierów. Prusacy mogą w tym momencie zareagować i mają dwie opcje. Pierwsza to zmienić szyk, druga to przeprowadzić ostrzał. Ja myślę, że w tym momencie Prusakom bardziej się opłaca przeprowadzić ostrzał i być może stępić nieco siłę ataku austriackiej kawalerii. Ostrzał ostrzygamy w ten sposób, że bierzemy tabelkę ostrzału, w tym przypadku piechoty,
i uwzględniamy modyfikator. Modyfikator na jednostce wynosi on minus 2 do strzału piechoty, a następnie patrzymy, czy mamy tu jeszcze jakieś modyfikatory. Owszem, mamy minus 1, ponieważ celem naszym jest kawaleria. A zatem wykonujemy rzut kością z modyfikatorem minus 3. Wyrzuciłem 3. 3 minus 3 oznacza 0. Czyli bierzemy morale strzelającego, wynosi ono 8 i patrzymy na wynik 0, oznacza to 3. Oznacza to, że pomiędzy jednostki, które były ostrzelane, muszę rozpisać 3 punkty strat. Nie oznacza to, że wszystkie ponoszą po 3 punkty strat, tak jak w przypadku walki wręcz, ale że łącznie muszę przeciwko nim w nich rozpisać 3 punkty strat, czyli jedna straci 1 punkt morale, a druga jedna 2 punkty morale. Jako że był tutaj dowódca, to także muszę uwzględnić ewentualną stratę tego dowódcy i wykonać w tym celu rzut. I wyrzuciłem 9. Ha! Co oznacza, że dowódca jest zdejmowany z planszy i umieszczany na torze etapów i wróci do gry dopiero w kolejnym torze etapów. Nie wiem, strąciłem mu może kapelusz i szuka albo coś takiego. Dobra, teraz możemy rozstrzygnąć walkę. Atakuje kawaleria piechotę i mam 2 do 1, ponieważ atakuje dwoma szwadronami 1, czyli mam minus 1. Następnie mam, czy ja tu mam gwiazdki? Nie mam gwiazdek, czyli nie będę miał modyfikatora na gwiazdkę. Czyli mam plus 1 i mam następnie minus 1, ponieważ atakuje piechotę od frontu kawalerią, co nie było dobrym, najlepszym pomysłem, ponieważ piechota była w stanie strzelać, formować bagnety i nie każdy koń był wcale chętny, żeby na taką linię bagnetów szarżować. A zatem modyfikator łącznie wynosi 0, wykonuje rzut kością i wyrzuciłem 8. Co oznacza, że szarża się nie udała. Czemu? Ponieważ jednostki kawalerii, które tutaj są, mają odpowiednio 5 i 6. Czemu? Ponieważ poniosły straty do strzału karabinowego. Jedna miała minus 2, minus, jedna dostała 2, minus 2 punkty morale, jedna minus 1. W takich sytuacjach ten wynik z morale dwóch jednostek musimy zaokrąglić w dół. A zatem mieliśmy 6 i 5, czyli będziemy mieli 5. 5 jest 8, czyli wynik rzutu jest większy od 5, a zatem atak się nie udał. Oznacza to, że każda z tych jednostek ponosi jedną stratę morale i punkt, i walka się kończy. I w tym momencie ta jednostka miała 2 punkty morale stracone, straci teraz trzeci, a zatem daje jej trójkę. I jeżeli jednostka w jednej aktywacji straci co najmniej 3 punkty morale, to jest obracana na drugą stronę i od tej pory jej bazowe morale wynosi 6. Ta druga ponosi jedną stratę i to kończy ten atak. No, austriacka kawaleria się tu nie popisała. Teraz przechodzimy do ataku pruskiej kawalerii. Atakujemy te dwa szwadrony dragonów 4 jednostkami pruskiej kawalerii. Więc tak, jak powiedziałem, w takich sytuacjach modyfikatory do rzutu rozdzielane, uwzględniane są osobno dla każdego stosu. Zacznijmy od tych dragonów. Stosunek sił wynosi 2 do 1, a zatem mamy minus 1. Następnie atakujemy wroga z flanki kawalerią, więc mamy minus 2, czyli łącznie mamy minus 3 w tym momencie do rzutu kością. Innych modyfikatorów tu nie ma, rzucam 6 minus 3 oznacza 3, zatem zdali. Następnie ci atakują od frontu, zatem nie będą mieli już modyfikatora za atak z flanki, natomiast mają modyfikator za przewagę liczebną 2 do 1, zatem mają minus 1 i minus 2, ponieważ mają gwiazdkę. A zatem mają modyfikator minus 2, wyrzucili 7, minus 2, 5, zdali. Super. Teraz zobaczmy, jak sobie poradzili Austriacy. Austriacy mają plus 1, ponieważ są atakowani przez wroga mającego przewagę liczebną 2 do 1 i plus 2, ponieważ są atakowani z flanki, a zatem mają łącznie modyfikator minus 3. I wyrzuciłem 8. 8 plus 3 oznacza 11. 11 oznacza stratę 4 punktów morale przez każdą z tych jednostek. To jest fatalnie. To jest fatalnie. Ponieważ tak, najpierw dostają minus 4 strat,
Następnie, jako że stracili ponad co najmniej 3 punkty morale, to są obracani na drugą stronę i muszą się cofnąć. Co więcej, w tym momencie, po tym jak wykonali odwrót, muszą wykonać test morale. Ich bazowe morale wynosi już teraz 6, stracili 4, czyli ich morale wynosi 2. Wyrzuciłem 9, czyli nie zdali, czyli ponoszą kolejną stratę jednego punktu morale. Tym samym stracili 5 punktów morale w jednej aktywacji, a to oznacza, że jednostka o morale bazowym równym 6, która straciła 5 punktów aktywacji, jest chyba usuwana z gry. Aż sprawdzę w zasadach, żebym się nie pomylił co do tego. Gdzie ja położę instrukcję? Nie chcę się w tym przypadku pomylić. Tak, jeżeli jednostka w jednej aktywacji straci co najmniej 6 punktów morale lub 5 punktów morale, jeżeli taka jest jej wyjściowa wartość, jest natychmiast eliminowana z gry. Czyli nie, bo oni mieli 6 punktów morale jako bazową, więc nie są eliminowani z gry, ale w tym momencie dostali już takiego łupnia, że naprawdę ciężko będzie z nimi cokolwiek zrobić. I tych teraz pruskich dragonów mogę przesunąć na to pole w ramach pościgu. Ok, to byłaby cała aktywacja pruska. Mogę teraz przejść do aktywacji austriackiej. Austriacy aktywowali swoją kawalerię, przepraszam, artylerię, żeby ostrzelać nadchodzącą piechotę pruską. Więc ten żeton aktywacji mogę już odłożyć. I teraz będę strzelał pruską, austriacką artylerią. 1, 2, 3, 4, tutaj, ten heks. 1. O, to bardzo dobry rzut. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczmy, gdzie ja mam tabelkę ostrzału. Tutaj. Strzelam z odległości 3-4 heksów. I czy mam jakiś modyfikator? Tak, mam. Modyfikator mam plus 4 do strzału na dystansie 4 pól, a zatem trafiłem z siłą 5. Trafienie z siłą 5 na dystansie 3 i więcej heksów oznacza stratę 1 punktu morale przez cel. A zatem ta jednostka, ten batalion piechoty, który tu jest, traci 1 punkt morale. Następnie, aha, mogę teraz sprawdzić, czy nie zmusiłem wroga do odwrotu. Batalion morale, batalion piechoty pruskiej posiada morale równe 7, czyli 7, i mamy tabelkę odwrotu. Jeżeli by stracił 3 punkty morale w wyniku ostrzału, to musiałby wykonać odwrot. Ale nie musiał, bo stracił tylko 1. Następnie strzela ta pruska artyleria, która tu się znajduje, przepraszam, austriacka. Kurczę, ciągle mi się to myli, nie wiem czemu. I oni strzelają z siłą, mają z modyfikatorem plus 2. Wykonuję zatem rzut kością. Wyrzuciłem 4. 4 plus 2 to jest 6. 6 oznacza stratę 1 punktu, czyli znowu Prusaken tracą 1 punkt morale. No dobrze, coś ten ostrzał artyleryjski jednak nam dał. Zdejmuję zatem ten żeton aktywacji i wybieramy dwa kolejne żetony aktywacyjne. W tym momencie, co bym chciał zrobić? Myślę, że aktywuję austriackie lewe skrzydło. Zaś w przypadku prusaków spróbuję aktywować artylerię. Obracamy i jak widzicie, Austriacy mają w tym momencie plus 2 do rzutu na aktywację. Dla Austriaków 6, 6 plus 2 to jest 8, dla Prusaków 3, czyli Austriacy wybierają, kto się pierwszy aktywuje i w tym momencie postanawiają, że będą to oczywiście oni. Dobra, a zatem aktywujemy lewe skrzydło wojsk austriackich i zaczynamy od kwestii rozkazu. Dowodzący tym skrzydłem baron von Berlichingen posiada rozkaz marszu, a chciałby mieć rozkaz ataku. Więc tak, mógłbym mu spróbować zmienić go samemu, ponieważ Nyperk, nawet gdyby tutaj podjechał, to i tak nie ma zasięgu. 1, 2, 3, 4, czyli jeden heks miałby za daleko, żeby zmienić rozkaz. Może natomiast wykorzystać gońca i myślę, że to zrobi. A zatem
Zdejmuję żeton gońca. 1, 2, 3, 4, 5. Goniec sobie jedzie. I zmienia von Belsingenowi rozkaz na atak. I całe pruskie, austriackie lewe skrzydło rusza Warwarz do ataku. Zaczynam od tych dragonów. 1. I pytanie, co chcą zrobić pruscy kawalerzyści. Mogą podjąć próbę kontrszarzy, albo mogą poczekać i przyjąć na kratę, że tak powiem, atak. Powiedzmy, że chcą, że decydują się na przyjęcie na kratę. Następnie ci austriaccy kirasjerzy, pruscy kawalerzyści postanowią podjąć próbę kontrszarzy tutaj. Wyrzucili jeden, udało im się, zatem są przesuwani naprzód i przykrywani żetonem kontrszarzy, podobnie jak jednostka, którą kontrszarzują. Następnie ci pruscy, austriaccy dragoni wykonują ruch tu i wjeżdżają tu. Pruscy grenadierzy mogą przeprowadzić ostrzał lub zmienić szyk, postanawiają przeprowadzić ostrzał. Wyrzucili niestety 8. 8 mają minus 2 za ostrzał i minus 1 za ostrzał piechoty, czyli minus 3, co daje mi piątkę. Piątkę przy morale 8 oznacza 1, czyli tylko jeden oddział, jeden szwadron austriackich dragonów ponosi jedną stratę i dodatkowo muszę rzucić na dowódcę. 4, udało mu się. I austriaccy kirasjerzy wchodzą tu. I pruscy karabinierzy mogą przeprowadzić próbę kontrszarzy, postanawiają kontrszarzować, zatem wyrzucili 6, mają 5, czyli się nie udało, ale mają dowódcę, który zmniejsza im to, daje modyfikator minus 1 do testu morale, a zatem zdali i wykonują kontrszarzę, czyli przykrywamy ich żetonem kontrszarzy i ich cel również. To byłby cały ruch lewego skrzydła austriackiego, rozstrzygamy zatem atak walki. Najpierw tutaj atakującą stroną są Prusacy. A zatem tak, Prusacy mają 1 do 1, stosunek siły jest 1 do 1 i modyfikatorów nie mają żadnych. Zatem czyste 1 do 1, 0. 0 w tej grze to jest 0, żeby nie pomylił się. Tak, 0 oznacza 0, czyli zdali. Zatem teraz ich cel. Prusacy, Austriacy mają minus 1 za dowódcę i minus 2 za gwiazdkę i plus 1 za obronę, czyli mają minus 1 łącznie. 5 zdali. A zatem drugi test dla atakującego, teraz z modyfikatorem karnym plus 1. 6, 7, nie zdali. Jeżeli atakujący nie zda, to ponosi stratę, która jest różnicą pomiędzy wynikiem rzutu kością a ich morale, przy czym musi to być co najmniej 2 punkty. A zatem Prusacy tracą 2 punkty morale, każda jednostka w stosie. Gdzie mam dwójkę? Tu mam dwójkę. Stracili 2, więc jeszcze nie są osłabiani. Tyle dobrego. Te żetony reakcji zdejmę. Druga kontrszarza miała miejsce tutaj. Prusacy mają tutaj tak. Plus 1 za... Znaczy tak, stosunek siły jest 1 do 1, więc bez modyfikatorów. Plus 1 za gwiazdkę. I plus 1 za dowódcę. Znaczy, przepraszam, minus 1 za gwiazdkę i minus 1 za dowódcę, czyli mają minus 2 do rzutu kością. 0, zdali. Austriacy mają minus 1 za gwiazdkę i plus 1 za obronę, czyli 0. Było blisko, ale zdali. I teraz test ponowny dla atakującego z modyfikatorem karnym plus 1, czyli mają minus 1, minus 2 i plus 1, czyli modyfikator minus 1. 5 zdali. A zatem ponoszą tylko jedną stratę, jednego punktu morale każdy. I tam znowu w tych przypadkach walka po prostu toczy się dalej. Żadna ze stron nie zdołała rozbić ani zmusić przeciwnika do odwrotu, więc obie strony tłuką się szablami, pałaszami
i wszystkim pistoletami i co tam by mieli dalej. Z tym, że jako, że tutaj jednostka polska poniosła stratę, to muszę wykonać rzut za ewentualną stratę dowódcy. 6 w porządku. Przeszli. Dobra. To by były kontrszarże. Teraz normalne ataki. Najpierw tu. Austriacy mają 2 do 1, więc mają minus 1. 8, minus 1, 7. No, było blisko i gdyby nie modyfikator, to by nie zdali. Ale zdali. Polsacy mają plus 1 do rzutu kością. Przepraszam, mają plus 1 za przewagę przeciwnika i plus 2 za obronę. Czyli i plus 1 za obronę, czyli łącznie plus 2. Proszę, proszę. Zdali. Zatem drugi test dla atakującego z modyfikatorem karnym, czyli mają minus 1 za przewagę i plus 1 za modyfikator karny, czyli 0. Zdali. Ponoszą zatem tylko jedną stratę każdy. I bijatyka trwa nadal. I teraz tu. Tutaj atakuję, mam 2 do 1 za przewagę. Plus 1 mam za dowódcę, czyli plus 2. I minus 1 za atak, plus 1 za atak na kawalerię od frontu. Więc mam minus 2 i plus 1, czyli mam minus 1 do rzutu kością. 5, zdałem. Teraz obrońca. Obrońca ma plus 1, ponieważ przeciwnik ma przewagę liczebną. Plus 2 za obronę. Czyli łącznie mam modyfikator plus 2 do rzutu kością. 0. Grenadierzy utrzymali pozycję. Zatem drugi test dla atakującego, teraz z modyfikatorem karnym. 1 też zdali, czyli atakujący ponosi jedną stratę, jednego punktu morale, każda jednostka. Tu 2. A tu 1. I rzut na ewentualną stratę dowódcy austriackiego. 8. No, było blisko, ale mu się udało. Ok. Aha, i muszę jeszcze przesunąć dowódcę austriackiego o 1. I to by zamykało aktywację austriacką. Teraz aktywacja pruska i dotyczyła ona pruskiej artylerii. Więc pruska artyleria się odprzodkowuje. Niestety nie może teraz jeszcze strzelać, ale w kolejnej aktywacji już będzie mogła to zrobić. Żetony aktywacji mogę zdjąć i zaczynamy trzecią aktywację. Prusacy postanawiają, że będą chcieli aktywować swoją piechotę, a Austriacy chcieliby pozbierać swoje prawe skrzydło. W tym momencie każda ze stron ma modyfikator plus 2 do rzutu kością. Rzucamy najpierw dla Austriaków tradycyjnie, 2 dla Prusaków, 9, czyli wojska Fryca będą aktywować się jako pierwsze, Austriacy będą aktywować się jako drudzy. W każdym razie tak sobie Fryc zażyczył. Ok, zatem aktywujemy całą pruską pierwszą linię piechoty i Fryc tu w zasadzie w tym momencie dołączy do swoich chłopaków, żeby jechać za nimi i krzyczeć: no dalej, bękarty, chcecie żyć wiecznie? I rozpoczynamy tę aktywację. Zatem tak, tutaj ten batalion poniósł stratę jednego punktu morale i chciałbym go odzyskać. Mogę to zrobić. Jednostki mające rozkaz ataku mogą odzyskać maksymalnie 2 punkty morale na aktywację, płacąc po jeden punkt ruchu. Więc wydaję 1 punkt ruchu, usuwam sobie tą stratę jednego punktu morale, a następnie rozpoczynam ruch. Wydałem 1 punkt ruchu, miałem 4 punkty ruchu, 4,5 punkta ruchu, więc mam jeszcze 3,5 punktu ruchu. Zatem tu wchodzę, następnie tu i kończąc mój ruch mogę przesunąć się w kierunku przeciwnika. Wchodzę na to pole i w tym momencie przeciwnik może mnie ostrzelać, przy czym Prusacy mają fajną zasadę w postaci Feuer in Advance, czyli ostrzał w natarciu. Mogą zatem także ostrzelać w trakcie ruchu.
A zatem jak to wygląda? Może znowu przybliżę trochę kamerkę. Najpierw ostrzał w reakcji wroga. Ci strzelają do prusaków, mając ostrzał minus 1. 8 minus 1, 7. To nie będzie chyba nic dobrego. Przy ich morale równym 6. 6 i wynik 7, pudło. Następnie ta piechota ma siłę ostrzału 1. Znaczy ma modyfikator ostrzału 1. Wyrzuciłem 6. Minus 1 to daje 5. 5 przy morale 6. 1 punkt morale strat. I te obie jednostki przykrywane są już żetonami reakcji. Czyli nie będą już mogły w tej aktywacji strzelać. Następnie tu mam austriacką artylerię, która może być bardzo groźna dla prusaków. Ma ona siłę ostrzału, ma ona modyfikator ostrzału 0 na dystans najbliższy, zatem strzela. Kiepsko chyba. Wyrzuciłem siódemkę. Siódemka. A nie, to całkiem nieźle. Oznacza to 2 punkty strat. Czyli no, podchodzenie blisko artylerii nigdy nie było bezpieczną rzeczą. A zatem prusacy ponoszą kolejne 2 punkty strat. Oznacza to, że stracili 3 punkty morale w jednej aktywacji, czyli muszą być obróceni na drugą stronę. Całe oba żetony austriackie, może poza dowódcą, są przykrywane żetonem reakcji, czyli że one już nie będą mogły reagować. I prusacy mogą wykonać w tym momencie swój ostrzał w natarciu. Czy on jest wykonywany symultanicznie, żebym się upewnił? Czy po ostrzale wroga? Tak, równocześnie. Czyli mogę wykonać, czyli w tym momencie do tego ostrzału wykorzystuję jeszcze bazowe morale tej jednostki przed tym, jak poniosła straty w wyniku ostrzału wroga. A zatem jej modyfikator ostrzału wynosił minus 2. Za ostrzał w marszu mam plus 1, czyli mam minus, miałem, obrócę sobie szczerze pamiętać, miałem minus 2 i plus 1, czyli mam minus 1 przy morale równym 7. 1 wyrzuciłem. 1 minus 1 oznacza 0. 0 przy 7 oznacza 2 punkty strat. Czyli ta jednostka otrzymuje 2 punkty morale strat. A tych prusaków obracam. Ok. Kolejny pruski batalion rozpoczyna ruch. Półtorej. 3 i tu wchodzę. W tym momencie mogę być ostrzelany w reakcji przez tych prusaków, przez Austriaków. Strzelają z modyfikatorem minus 1. 4 minus 1, 3. 3 z szóstki oznacza jedynkę, czyli poniosłem jedną stratę. I muszę wykonać test za stratę potencjalną dowódcy. 8 było blisko, ale na szczęście się udało. A teraz prusacy mogą wykonać swój ostrzał w natarciu, a zatem strzelają z siódemki, minus 2 i plus 1, czyli 7 i modyfikator minus 1. Jakbym to przesunął trochę. 4 minus 1, 3. 3 z siódemki oznacza jedynka. Czyli Austriacy ponoszą jedną stratę. A i są przykrywani żetonem reakcji, ponieważ też już strzelali. Kolejny pruski batalion piechoty wydaje jeden punkt ruchu, aby mu przywrócić jeden punkt morale, czyli wydał 1, 2,5, 3. Fryc idzie z nim i tu jest teraz austriacka kawaleria, która mogłaby próbować wykonać kontrszarzę. Spróbuję to zrobić.
Muszę zdać oczywiście w tym celu test morale. 4 zdałem. Zatem kontrszarżuję na nadjeżdżających prusaków, nadchodzących prusaków. I umieszczam żeton reakcji. I czy to cała piechota? A nie, tu jeszcze mam oddział piechoty pruskiej. A zatem półtorej. Przepraszam, półtorej. 2,5. 3. I zaatakuję z flanki tę austriacką kawalerię Remera. Ok, to by było tyle, jeżeli chodzi o ruch pruskiej piechoty. Możemy teraz rozstrzygnąć walki, ponieważ Prusacy są przykryci żetonem ataku, więc muszą teraz wykonać ataki na swoich przeciwników. Pierwszą walkę mamy tutaj. Jeden pruski batalion przeciwko jednemu austriackiemu batalionowi, czyli stosunek sił będziemy mieli 1 do 1. I zobaczmy, jaki będzie to wynik. Dla Prusaku, Prusacy mają 1 do 1, więc nie mamy modyfikatora za przewagę liczebną, za ukierunkowanie również nie mamy. Czyli nie mamy żadnych modyfikatorów, po prostu czysty rzut kością dla Prusaków. Wyrzuciłem 4, czyli zdali. Teraz dla Austriaków. Oni mają minus 2 za dwie straty morale. I plus 1, czyli, przepraszam, nie, mają po prostu morale zmniejszone, czyli mają morale bazowe 4 w tym momencie. I mają plus 1 za rzut, do rzutu kością za obronę. Wyrzuciłem 7 plus 1 to jest 8. 8 minus 4 oznacza stratę 4 punktów morale. Jako że ta jednostka już miała stracone 4 punkty, miała stracone 2 punkty morale, czyli w tym momencie jej morale spadło do zera. Po pierwsze jest obracana, ponieważ straciła łącznie 3 punkty morale w jednej aktywacji, a po drugie jest rozbita, ponieważ jej morale spadło do zera. A zatem 1, 2, 3. Jednostka rozbita wycofuje się o 3 pola. Jeżeli dobrze pamiętam. Rozbicie. Ucieczka. Tak, dobrze. Jest oddział rozbity, wycofuje się o 3 heksy. Czyli w tym momencie oni są przykrywani rozbitem, a Prusacy mogą zająć to pole. Nice. Kolejna walka ma miejsce tutaj. Mamy stosunek sił 1 do 1. Przy czym Prusacy mają minus 1 za dowódcę, modyfikator. Więc wykonuję rzut kością z modyfikatorem minus 1 za dowódcę. Wyrzuciłem 6. Minus ich morale wynosi 7. Minus 1, 6. I miałem za dowódcę, czyli zdałem. Teraz Austriacy. Austriacy mają morale równe 6 i mają też minus 1 za dowódcę. Wyrzuciłem 0, czyli zdali. I teraz test dla drugi test atakującego z modyfikatorem karnym. Wyrzuciłem 4. Minus 1 za dowódcę, plus 1 za test karny, czyli zdali, czyli ponoszą jedną stratę. A zatem ten żeton obracany jest na 2 i muszę wykonać test za stratę wodza. 5, przeszli pomyślnie. I następnie tutaj mamy do czynienia, tutaj ten żeton mogę już zdjąć, i tutaj mamy do czynienia z kontrszarżą austriackiej kawalerii. Prusacy mogą zareagować w postaci ostrzału, strzelają zatem z siłą minus 2, z modyfikatorem minus 2 za piechotę i minus 1, ponieważ ostrzeliwują kawalerię. Wow, wyrzuciłem 0. 0 minus 3 to jest minus 3, czyli maksymalne minus 2, przy morale równym 7 oznacza 3, czyli przeciwnik ponosi 3 punkty strat. Grubo. Jedna kawaleria ponosi 2. Druga kawaleria poniesie 1.
I muszę jeszcze wykonać test dla dowódcy, czy nie został trafiony. Nie został trafiony. A zatem teraz atak. Austriacy mają 2 do 1 za przewagę liczebną, czyli mają minus 1. Minus 2 za dowódcę, czyli znaczy minus 1 za dowódcę, czyli minus 2. I minus 3 za gwiazdkę szarży, a następnie plus 1 za atak na piechotę od frontu, czyli mają łącznie modyfikator minus 2. 8. 8, a ich morale wynosiło 6. Czy nie, 5, przepraszam, bo jedna jednostka straciła 2 punkty. Tak, 1, a ta 2. Czyli morale w takiej sytuacji zakrąglamy w dół, a zatem morale wynosiło 8. Przepraszam, wynosiło 5. 8 minus 2 to jest 7, czyli nie zdali. Czyli nie zdali, co oznacza, że każda z tych jednostek ponosi jeden punkt morale strat i nie może atakować. Jako że ta właśnie straciła trzeci punkt morale, to jest obracana na drugą stronę. No, Prusakom się udało odeprzeć atak kawalerii. Dzięki pomocy. Nawet Fryc się tutaj nie musiał wykazać. I teraz tak, ta piechota atakuje tę kawalerię. Ona nie może wykonać w tym momencie żadnej reakcji, ponieważ jest już w strefie kontroli innych wrogich jednostek. A zatem tak, mam stosunek sił 1 do 2 dla piechoty, a zatem mam modyfikator niekorzystny, plus 1. Natomiast atakuje kawalerię z flanki, zatem mam minus 2, czyli już z plus 1 robi się minus 1. I następnie mam za dowódcę też minus 1, czyli łącznie mam minus 2 dla Prusaków. 6 minus 2 oznacza 4, czyli zdałem. I teraz muszą sobie poradzić z tym Prusacy. Przepraszam, Austriacy. Austriacy mają minus 1, ponieważ mają przewagę liczebną, czyli mają minus 1. Następnie mają plus 2, ponieważ są atakowani z flanki, czyli w tym momencie robi się z tego plus 1. I minus 1 i minus 2 za dowódcę, czyli mają łącznie minus 1. Zdali. I w tym momencie przeprowadzam drugi test morale dla atakującego z modyfikatorem karnym plus 1. Wyrzuciłem 7. O, czyżby nie zdali? Nie, chyba zdali. Mieli plus 1 za przewagę liczebną. Minus 2 za atak z flanki, czyli minus 1 w tym momencie. Za dowódcę minus 3 i za modyfikator karny minus 2. Czyli miałbym minus 2, to jest 5. Ich morale wynosi 7, a zatem zdali. Ok, i to by było wszystko w tej aktywacji. Zatem zdejmuję żeton aktywacji pruskiego pierwszego skrzydła. Przepraszam, pierwszej linii piechoty. I mogę przejść do aktywacji austriackiego prawego skrzydła, które jest w tym momencie w niezłych tarapatach. Dobrze, czas na aktywację pruskiego prawego skrzydła. Ono ma rzeczywiście problemy i ta jednostka jest zaznaczana jako brak dowodzenia, ponieważ nie znajduje się w zasięgu swojego dowódcy brygady. Ten bowiem zniknął z planszy. Następnie kwestia rozkazu. Te oddziały mają rozkaz stój, natomiast ja bym chciał Romera. Chciałbym wykonać Romerem rozkaz marsz, tyle że mam ten problem. Jak powiedziałem, te oddziały są przykryte żetonem brak dowodzenia, w efekcie czego mogą się poruszyć tylko tak, aby najkrótszą drogą odzyskać dowodzenie, czyli musiałby wejść tutaj. A to oznacza, że będą miały problem z walką z tym, z przeciwnikiem, ponieważ chciałbym możliwie szybko od niego odskoczyć, a w tym momencie nie mogą. Więc pytanie brzmi, czy ja chcę Romerem zachować rozkaz stój, czy też zmienić ten rozkaz? Bo jeżeli póki mam rozkaz stój, póty nie mogę atakować też. Tylko z rozkazem atak mogę zaatakować. Natomiast jeżeli przeprowadzę atak tymi jednostkami, to prawie na pewno skończy się to epicką klapą. Ale z drugiej strony zarówno ta kawaleria, jak i ta kawaleria ma pewne szanse na odniesienie sukcesów tutaj. Zatem, dobra, spróbuję hazardowo
i wydam rozkaz ataku, wydam rozkaz ataku, z tym, że muszę go zmienić samodzielnie, ponieważ jestem poza zasięgiem naczelnego wodza i raczej wódz naczelny tutaj się po tej okolicy pamiętał nie będzie. Rommel ma wskaźnik samodzielności równy 7. Muszę zatem wykonać, udało mi się, a zatem umieszczam na Romerze rozkaz ataku. I teraz jego formacja może przeprowadzić atak na jednostki przeciwnika, które stacjonują obok. Ale jako pierwszą zawsze poruszamy się oddziałem, który nie posiada rozkazów, a zatem musi on wjechać na to pole, aby odzyskać dowodzenie. I tu właściwie może skończyć ruch, natomiast mógłby spróbować odzyskać morale. Problem w tym, że tak, że on jest na heksie przyległym do przeciwnika. Więc będzie miał z tym problem. Żeby bowiem odzyskać morale na heksie przyległym do przeciwnika, musimy zdać test morale. A te jednostki posiadają morale na poziomie 1. Czyli musiałbym wyrzucić 0 albo 1, żeby zdać test morale i odzyskać morale. Ha, oczywiście, że się nie udało. A zatem oni nie odzyskują. Ci natomiast będą także próbować. Znaczy tak, ci nie mają strat morale. Ci mają. Więc oni będą próbować. 7, też się nie udało. No dobrze, więc to byłby cały ruch, cała aktywacja Remera, jeżeli chodzi o ruch. Mogę teraz przystąpić do ataku. Najpierw tą grupą zaatakuję tutaj. Mam tutaj dwie jednostki kawalerii przeciwko także dwóm jednostkom kawalerii, a zatem mam 1:1. Są to kirazjerzy, więc mają gwiazdkę, więc minus 1 do rzutu kością za gwiazdkę i minus 2 za dowódcę, czyli łącznie minus 3. Zdali bez problemu. A co na to ich przeciwnicy? Ich morale wynosi minus 1 i minus 1, czyli 4. Bez modyfikatora za stosunek sił. Minus 1 za dowódcę i minus 1 za gwiazdkę. I plus 1 za obronę. Czyli mamy łącznie modyfikator minus 1. O wow, wyrzuciłem 8. 8 minus 1 oznacza 7, czyli tracę 3 punkty morale. Oznacza to, że oni są obaj odwracani, a dodatkowo, jako że stracili po 3 punkty morale, dostają 4. Co w praktyce oznacza, że ich morale bazowe wynosi, widzicie, 4, ponieśli mają stratę morale równą 4, czyli są rozbijani. 1, 2, 3. Żeton rozbicia. I dowódca musi wykonać rzut za potencjalne stratę. Nie został zabity, ale jego żołnierze spieprzają dosłownie. Austriacy mogą zaś wejść na to pole. Kolejna walka ma miejsce tutaj. Ci Austriaccy dragoni atakują pruskich grenadierów. Mam stosunek sił 2:1 za atak na... Aha, najpierw ci mogą odpowiedzieć ogniem, więc mają minus 2. Wyrzuciłem 8, minus 2 i minus 1 za ostrzał kawalerii, czyli 5. 5 przy ostrzale równym, przy sile jednostki równym 8 oznacza stratę jednego punktu, czyli jedna jednostka austriacka ponosi jedną stratę. Co ja tu miałem? 3 i 2, czyli ta druga niech też poniesie 3. Będzie porówno. I teraz Austriacy atakują. Mają 2:1 za przewagę liczebną. I minus 1, czyli mają minus 1 i plus 1, ponieważ atakują piechotą od frontu. Czyli mają 0, 2. Zdali! Ha! Zobaczmy, jak sobie z tym poradzą z kolei pruscy grenadierzy. Mają morale 8 i mają plus 1, ponieważ atakowani są przez wroga mającego przewagę liczebną. I plus 1 za obronę. Czyli mają łącznie modyfikator plus 2. 1. Zdali.
A zatem test drugi, test morale dla atakującego z modyfikatorem niekorzystnym plus 1. Też zdali. Ha! Czyli ponoszą stratę jednego punktu morale tylko. Co jest tak dla nich kiepskie, ale mimo wszystko się trzymają. Tak naprawdę. Tutaj walka, można powiedzieć, trwa nadal. Żadna ze stron wciąż nie uzyskała sukcesu. Ok. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o tę aktywację. Tak. Możemy przejść zatem do ostatniej aktywacji w tej grze. Austriacy mają pierwszą linię piechoty, Prusacy swoje prawe skrzydła. Każdy ma 0, więc dla Austriaków 0, dla Prusaków 0, czyli remis, czyli rzućmy jeszcze raz, dla Austriaków 2, dla Prusaków 3, czyli aktywują się jako pierwsi Prusacy, a dokładnie ich prawe skrzydło. Co tutaj, więc tak, kwestia dowodzenia. Dowódca skrzydła jest tutaj, ci są poza dowodzeniem, więc są przykrywani żetonami braku dowodzenia. Jemu chciałbym zmienić rozkaz na atak. On ma samodzielnie, on będzie się chciał, chciałby się dowodzić samodzielnie, ma 4. Czyli mógłbym ewentualnie mu wysłać gońca Twydejka i tak zrobię. Wykorzystam gońca i on zmieni sobie rozkaz na atak, w związku z czym jego oddziały będą atakować. Ci pozostaną tutaj. Ci chcieliby odzyskać stracone morale. Muszą w tym momencie jednak zdać test morale. 3. Zdali. Zdali, w związku z czym odzyskują 2 punkty morale, bo nie mogą odzyskać więcej. Jednostka bowiem, która posiada rozkaz atak, może odzyskać maksymalnie 2 punkty morale, nie więcej. Tutaj także. Tyle, że tutaj będzie jeszcze wspierał nas dowódca. Nie, niestety, przy takim rzucie nic to nie dało. A zatem nie odzyskuje morale. I Prusacy się w tym momencie nie będą tutaj poruszać. Będą jedynie walczyć z nawałą austriacką. Zaczynamy od tej walki. Mam 1 do 2, ponieważ przeciwnik posiada przewagę liczebną. Więc mam plus 1 do rzutu kością. Ło, ho, 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 ho. 9, 10, czyli straciłem 5 punktów, zatem jestem rozbijany. 1, 2, 3. A Austriacy mogą sobie wejść tutaj. Teraz tu. Tu atakuje z 1 do 1. 5. Udało mi się. Teraz ci się bronią. Mają plus 1 za dowódcę, plus 1, znaczy minus 1 za dowódcę, minus 2 za gwiazdkę i, minus je, i plus 1 za obronę, czyli mają modyfikator minus 1. Obronili się. I drugi rzut dla atakującego z modyfikatorem karnym, plus 1. Ho, 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 ho. 8 plus 1, 9 oznacza, że atakujący stracił 4 punkty morale. Co oznacza, że został, że ponosi straty. No już tutaj się pruska piechota nie wykazała. Ci postanawiają ostrzelać tych z działek batalionowych, czyli będę strzelał z modyfikatorem plus 3 i mam minus 1 do ostrzału kawalerii. Nie, minus 2 przy ostrzale z działek. Czyli mam minus, plus 3 i minus 2, czyli mam minus 1. Nie, plus 1, przepraszam. Plus 3 i minus 2 to jest plus 1. Wykonuję rzut kością i wyrzuciłem 0. 0 przy plus 1 oznacza 4 punkty morale. Oh, gosh. Czyli ta kawaleria traci po 2 punkty morale każda. 4. I tutaj 3.
I jako, że ci mieli morale równe 5 i ponieśli stratę 2, to muszą się wycofać. A zatem przesuwam ich na to pole. I jako ostatni atak tutaj mam. Atakuję z siłą 1 do 1 za ilość jednostek. Z modyfikatorem minus 1 za dowódcę i minus 2 za gwiazdkę. 7 minus 2 to jest 5, ale że moje morale wynosi 4, no to niestety nie zdałem. A zatem każda z tych jednostek ponosi jedną stratę morale i pozostają tam, gdzie są. Dodatkowo muszę rzucić jeszcze dla pruskiego dowódcy, czy on się nie załamał. Czy nie dostał kulą w łeb? Nie dostał kulą w łeb. A zatem pozostaje tam, gdzie jest. Ok. I teraz jako ostatnie aktywuje się austriackie centrum, które jest tutaj. Najpierw ten oddział, który musi się wycofywać. On, żeby móc się pozbierać w przypadku rozbicia, musi być co najmniej 10 heksów od dowolnej nierozbitej jednostki przeciwnika. Zatem musi uciekać. 1, 2, 3. Daleko. A już w tym momencie, w tej bitwie nie będzie brał już udziału. Następnie tak. Ci są dowodzeni. Więc wszystkie jednostki plus austriackiej pierwszej linii są dowodzone. Ta piechota chciałaby odzyskać... Przepraszam. Najpierw rozkaz w ogóle. W obu przypadkach pozostawiam rozkaz stój, czyli nikt się nie porusza. Ci postanawiają odzyskać morale, tyle że muszą zdać test, jako że są na polu sąsiednim do jednostki przeciwnika. 8 nie zdali, nie odzyskują morale. Następnie ci 2 odzyskują morale do pełna. A nie, oni nie mieli nawet straconego morale. Ha. To burzę ton reakcji. A zatem teraz ruch, ewentualne działania austriackiej piechoty. Jako, że ma rozkaz stój, to nie może atakować. Znaczy nie może atakować. Poruszyć się mogła tylko jedno pole, a właściwie nie mam po co. Natomiast mogę nią przeprowadzić ostrzał. I tak, tutaj strzelę z działek batalionowych do przeciwnika. Mam siłę plus 4, mam modyfikator plus 4 do strzału. 7 plus 4, 11 pudło. Tutaj tak samo. Niestety. 5 plus 9 to jest... 5 plus 4 to jest 9, czyli też pudło. Czyli fatalnie poszło. Dowódcy nie mogą się poruszyć, ponieważ rozkaz stój uniemożliwia nam ruch dowódcy i to by zamykało tę aktywację i kończyło ten etap gry. Myślę, że udało mi się pokazać Wam, jak ta gra działa tak naprawdę. Prusacy są dosyć blisko zwycięstwa, bo tak naprawdę już jeden batalion austriacki rozbili. W tym momencie wystarczyłoby, żeby rozbili jeszcze jeden i w tym momencie by wygrali. Ale to, co najważniejsze, jak chciałem pokazać w tym materiale, czyli jak wygląda mechanika rozgrywki, to myślę, że mi się udało, więc rozciągać go dalej nie ma sensu, chyba właściwie każda możliwa sytuacja, do jakiej mogło dojść, tutaj była zaprezentowana. Więc to by było tyle. Dziękuję za uwagę.